I na razie tylko dwie Norweżki pewne miejsca w półfinale, a teraz powalczy o to trzecia, Teresa Johaug. Obok Alenka Czebaszek, Aino Kajsa Sarinen, Jessica Diggins, Aurore Jean i Sylwia Jaśkowiec. Jeśli chodzi o nazwiska, bardzo ciekawy jest ten ćwierćfinał. Czebaszek, która chyba jest w życiowej formie, wczoraj życiowy sukces w Pucharze Świata, dziś super w kwalifikacjach. Teresa Johaug, uśmiechnięta, dla niej awans do półćwierćfinału to już jest sporo. O, a to właśnie Słowenka Czebaszek. No i jest też Aino Kajsa Sarinen, Jessica Diggins, niezłe w sprintach, choć może niekoniecznie w przypadku Finki w technice dowolnej. No jeszcze dodajmy o Bueris, ona mieszka, urodziła się w Kawaledze, mieszka w Predazzo. To jest doskonale w znanych miejscowościach Val di Fiemme. No i ruszyły. Sylwia Jaśkowiec tutaj najbliżej kamery na najbardziej skrajnym torze. Ruszyła bardzo mocno, w tej chwili trzecia. Jest w czołówce. Ale prowadzi Diggins. Jessica Diggins na prowadzeniu, a na drugim miejscu Aurore Jean, francuska. Polka na razie trzecia. Potem Czebaszek. Tak, z Czebaszek przynajmniej nie ma problemu, bo charakterystyczny kombinezon. A francuski też. Z tymi zielonymi zebrami, te zebry francuskie. Oj! No. Diggins niewiele brakowało. Mielibyśmy taki wywrot, taką efektowną wywrotkę jak wczoraj tego Białorusina. On się podobno potłukł. Oj, no. To już przykre. W sumie się nie dziwię, że się potłukł. Na pierwszym zakręcie wyleciał dość mocno. No, Sylwia walcz. Mama cieszyła się bardzo z tego. No my też się cieszyliśmy. No. Chyba nas oglądała, bo powiedziała, że jak usłyszała, że jest 10, to się bardzo ucieszyła. To myśmy podali, że jest 10 w pewnym momencie. No to pozdrawiamy. Panią Zofię. I trzymamy kciuki za Sylwię. Rusza Alenka Czebaszek. Próbuje objechać właśnie teraz Sylwię Jaśkowiec. No ale Sylwia się nie daje i bardzo dobrze biegnie na razie. Nie została nic. Trzyma się bardzo dobrze, wyprzedza Johaug. I trochę Johaug przyblokowała. Na czele cały czas, o teraz Aurore Jean prowadzi, a obok niej Czebaszek Jessica Diggins. Wyprzedziłaś Sylwię, spadła na czwarte miejsce, Norweżka ostatnia, Johaug. No i Sarinen też z tyłu, no nie wiem co tu. No, niby to nie jest styl dla Finki. Ciasno tam w tej chwili. Rusza Aurore Jean. Ale i dobrze Sylwia na tym wirażu. Tak jest, trzyma się cały czas i wyprzedziła Czebaszek. Wyprzedziła, objechała Czebaszek i teraz zaatakowała Amerykankę. Tak jest, też już jest przed Diggins, a więc Aurore Jean. Świetnie. I Sylwia Jaśkowiec. Ruszyła też za nią Alenka Czebaszek. No byłaby to niespodzianka, gdyby francuska i Polka awansowały. Ale Czebaszek ruszyła do ataku. Czebaszek kontruje, przeciska się też Johaug. Jest już przed Sarinen i jest przed zawodniczką z 18, czyli Jessica Diggins. I jest też chyba przed Sylwią Jaśkowiec. Tak, jest przed Sylwią Jaśkowiec. Ale ja myślę, że Sylwia jeszcze nie zrezygnowała. No, to już ostatnie metry. Około pół minuty do mety. Aurore Jean na prowadzeniu. Alenka Czebaszek, Teresa Johaug i Sylwia Jaśkowiec. Dobrze walczy Sylwia. Niezależnie od tego, jakie będzie miejsce, to naprawdę nie można mnie do niej zastrzeżeń. Tak, Polka musi teraz bardzo ruszyć. Dobrze. I chyba rusza, jest wyprzedziła trzecia. Teresa Johaug. Tak, tak jest. Wyprzedziła, jest trzecia. Zobaczymy, jak to będzie czasowo, ale walcz, Sylwia, walcz. Czebaszek walczy ze Słowenką. Tak jest, rusza, potknęły się. Sylwia Jaśkowiec jest w półfinale. No przykre, że Czebaszek zderzył. Johaug wyszła. Razem z Teresą Johaug. Niesamowite. Czebaszek i Aurore Jean zderzyły się nartami na finiszu i Sylwia Jaśkowiec będzie w półfinale. Ale atakowała. Ja nie wiem, czy by, nawet gdyby się nie przewróciły. Była szansa ogromna. Brawo, Sylwia. Walczyła pięknie. Bo już atakowała tutaj. Pierwszą. Jest też Józef Węcl. Ale jest ten tricep, który wczoraj na pierwszym pomiarze czasu, bo cały czas miał najlepszy rezultat, więc teraz ma po 1/3 tego dystansu. Czyli jest szansa, że też będzie na pewno mocny. Tutaj polscy kibice, na pewno też powody do radości są. No proszę. Ale niezależnie od tego, jak to
trzeba w Sylwii ocenić, bo walczyła na całej trasie bardzo dobrze, bardzo mądrze przede wszystkim. Nigdy nie da się zepchnąć na szóste, ani na piąte miejsce. Cały czas biegła trzecia, czwarta. Albo pierwsza, albo trzecia, albo czwarta. I trzymała się tak, że mogła w każdej chwili zaatakować. No widać, że podbudowało ją to wczorajsze trzecie miejsce na pewno. No na pewno. I teraz Maciek Staręga będzie biegł z tego samego miejsca. No, z takim samym efektem. Tak, on biegnie z tego samego miejsca, co Sylwia. No jemu będzie trudno, no. Ale może będzie szybki bieg, no bo z tymi Kanadyjczykami, którzy nagle po tak fatalnych występach w listopadzie i w grudniu, no jeszcze grudzień niby, ale... Ale już po tym pierwszym periodzie Pucharu Świata jesteśmy przedświątecznym, tam nie punktowali w ogóle? W ogóle nic, no gdzież, oni tam harłyby w sprincie któryś, 70 któryś. No. No i właśnie Alex Harvey teraz na ekranach, choć bez gumy do rzucia chyba. Mówię o tym dlatego, że taką ankietę wypełniał przed Tour de Ski i powiedział, że jego drugą pracą to jest rzucie gumy, że cały czas żuje gumę od rana do wieczora. A dzisiaj bez gumy. No każdy ma swoje jakieś hobby. No ale może tak, guma by mu przeszkadzała dzisiaj na trasie. No tak, w sprincie wiadomo, różne rzeczy się dzieją, mogłoby dojść do jakiegoś nieszczęścia. W każdym razie w męskim sprincie była nieprawdopodobna ilość sensacji. No jest tutaj Musgrave, Eisenlauer. No jest 15 różnych narodowości. Jest jakiś Quickland w ogóle, którego w życiu nie widziałem, kto to jest, taki Szwed. Nie, no mówię, jest reprezentanci aż 15 krajów, w tym Maciej Staręga, który zaczął równie dobrze jak Sylwia Jaśkowiec, jest na drugim miejscu, za Wędzlem. No, niech się trzyma. Muszę sprawdzić, co to za ten Quickling. No jest nasz faworyt Andrew Musgrave, są też mocni zawodnicy jak najbardziej. No to młody chłopak, 21 lat ma. No prawie 22, z Östersund. Jedyny start miał. Quicklanda będziemy widzieli w trzecim biegu. Jeliwarę tylko raz startował po Mistrzostwach Świata ten Quickland. Maciej Staręga niestety spadł na ostatnie miejsce, ale nie rezygnuje z walki. Na prowadzeniu Józef Wenzl. On 3 razy stał na podium Pucharu Świata. Raz wygrał nawet sprint techniką dowolną u siebie w Düsseldorfie. Ale to specjalista od Düsseldorfu. Tak, a na podium był też w Mediolanie, w bardzo podobnym sprincie do Düsseldorfu, więc... Uliczne biegi tak. To dla niego. No Maćkowi będzie trudno, ale może. No. Teraz Alex Harvey. No już Kanadyjczycy. Maciek się tam próbuje przepchnąć. Dał się zamknąć teraz, niestety. To jest teraz sytuacja taka, że musi uważać, żeby gdzieś znaleźć jakąś lukę. No tak, trasa jest wąska, więc trzeba próbować się gdzieś przepychać. Na razie Maciej obok Aleksieja Pałtoranina. Ale najważniejsze, że znowu jest też w 30. No, niech się rozwija spokojnie. Tak, no przed świętami dość niespodziewanie bardzo dobrze zapunktował. A tutaj Józef Wenzl. W sumie to taki może nie do końca miejski sprint, no ale ma coś w sobie na pewno. Płasko jest. Płasko. Ta trasa mokro, sztucznie tak jak w Düsseldorfie. To prawda. Mediolanie też było mokro. Więc może sobie tutaj Józef Wenzl nieźle radzić. No i jest też ten Tricher, zauważmy, nie mówimy o nim, w żółtej opasce z 11 na plastronie. Za Wenzlem właśnie. Maciej Staręga teraz rusza. Wyprzedził na pewno Pałtoraninę. No to ostatni dzwonek dla Macieja, żeby jeszcze o coś powalczyć. To nawet, żeby nie był 30 po prostu. Jest szansa, że to będzie bardzo szybki ćwierćfinał przez Kanadyjczyków właśnie. Maciej Staręga wyprzedził Trichera na pewno. No już jest trzeci, myślę, że jest czwarty. Na wysokości Harveya. Jest Józef Wenzl, obejrzał się spokojnie, ale jest Maciej Staręga trzeci, wyprzedza Harveya w tej chwili, jeszcze walczy Maciej Staręga. Jest na trzeci. Pewno na trzecim miejscu finiszuje. Na pewno, brawo. I to bardzo dobry czas. 2,22, no świetny. 2,52 i 9 Staręgi, czyli poprawił się o 7 sekund w porównaniu brawo, z kwalifikacjami. Ale... I nie jest wykluczone, że gdzieś się znajdzie. W każdym bądź razie już możemy być zadowoleni, proszę Państwa, bo naprawdę postoczył bardzo dobrą walkę. Bo w kwalifikacjach tylko 4 zawodników miało czas poniżej 2 minut i 53 sekund. Tak, to był Harvey, Eriksson,
Halvarsson, czyli dwaj Szwedzi, i ależ razem, to zupełnie niespodzianka, Czech. No to tak jak Galenka Czebaszek, ona była trzecia, on tutaj był trzeci w kwalifikacjach. Znakomicie Maciej Staręga. Na początku dał się nieco przymknąć, ale powalczył. Wyprzedził Alexa Harveya, czyli zwycięzcę wczorajszego pierwszego etapu prologu. No dużo mu nie brakowało do Kershawa. Jeszcze się musi trochę taktyki nauczyć. Cwaniactwa. Takiego cwaniactwa. Bo to zamknięcie na końcu to jest zazwyczaj trudne.